Tuż po godzinie 13 powoli zaczęli schodzić się mieszkańcy. Pół godziny później na rynku w Żerakowie można było rozpocząć widowisko. Na orszak Trzech Króli przyszedł tłum. Wszyscy włączyli się do wspólnego kolędowania. Nie zabrakło również inscenizacji przedstawiających sceny biblijne. Jest to przede wszystkim sama chęć tego, że chcemy występować, pokazać swoje też ukryte talenty aktorskie, ale to jest przede wszystkim też takie uczestnictwo w parafii, że osoby, które też nie chodzą często do kościoła, mogą właśnie po prostu, że coś robią dla tej parafii. Atmosfera jest w ogóle świąteczna, fajna, każdy się jakoś stara przygotować jak najlepiej do tego. Widzi pani młodzież tutaj pełna tryska energią. Za chwilę, mamy nadzieję, pojawią się i też dorośli. Także zapraszamy wszystkich do wspólnego orszaku i później do kolędowania. Jak najwięcej osób, żeby uczestniczyło i parafian. Zapraszamy małych i dużych. Jest pogoda, jest pięknie, jest śnieg. Atmosfera jest ku temu. To jest takie integracyjne, jakbym to powiedział, że łączy ludzi, że warto się spotkać, tradycja. Tak wszystko pospołu. Jest bardzo to ciekawa impreza i mi się wydaje, że warto ją kultywować. Orszak Trzech Króli zakończyły jasełka w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żerakowskiej. Na wydarzenie zaprosili Stowarzyszenie Razem w Przyszłość w Woli Żerakowskiej, OSP Wola Żerakowska, Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego, a także Ochotnicza Straż Pożarna w Żerakowie.